Secondo me è successo. Pyta Państwa, otwieram 16 rzeszna. Pyta Państwa radnych, pyta Pana Wójta, pyta Panią Dyrektor Suchu, witam. Nabywanie, zbywanie i obciążanie nieruchomości oraz ich wyzierżawienia na czas oznaczony już niż 3 lata lub na czas nieoznaczony już w imieniu jak poniżej. Rozdział pierwszy, wystąpienia ogólne, paragraf drugi. Ilekroć mowa o punkt pierwszy gminie, należy przez to rozumieć gminę Brzyska. 2. Wójcie, należy przez to rozumieć wójta gminy Brzyska. 3. Radzie gminy, należy przez to rozumieć radę gminy Brzyska. 4. Ustawie, należy przez to rozumieć ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 roku w gospodarce nieruchomościami. Paragraf trzeci, punkt pierwszy. Gminny zasób nieruchomości stanowią nieruchomości, które są własnością gminy Brzyska i nie zostały oddane w użytkowanie wieczyste, tym nieruchomości nabyte na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 maja 1990 roku, przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych oraz nieruchomości będące przedmiotem użytkowania wieczystego gminy. Punkt drugi. Gminny zasób nieruchomości stanowią również nieruchomości, które 1. zostały nabyte w drodze umowy na własność lub w użytkowanie wieczyste gminy. 2. zostały nabyte w drodze wywłaszczenia na rzecz gminy. 3. stały się własnością gminy w drodze zamiany lub darowizny albo co do których gmina uzyskała w tym trybie prawo użytkowania wieczystego. 4. Stanowiły własność gmin i w stosunku do których wygasło prawo użytkowania wieczystego, trwałego zarządu lub użytkowania. 5. Pozostały po zlikwidowanych lub sprywatyzowanych komunalnych osobach prawnych oraz zlikwidowanych jednostkach organizacyjnych. 6. Stały się własnością gminy na skutek przekazania lub dziedziczenia. 7. Zostały nabyte w drodze pierwokupu. 8. Zostały nabyte w drodze podziałów oraz scaleń podziałów.
9 zostały nabyte na podstawie orzeczeń sądowych. 10 zostały przejęte na własność gminy na podstawie innych tytułów prawnych. Paragraf 4. Ustala się zasady gospodarowania mieniem komunalnym gminy Brzyska, określające w szczególności punkt 1. Nabywanie nieruchomości na rzecz gminy, zamianę nieruchomości gminnej, 3. Zbywanie nieruchomości, 4. Obciążanie nieruchomości, 5. Wydzierżawianie nieruchomości. Paragraf 5. W obrocie nieruchomościami stanowiącymi gminny zasób nieruchomości należy stosować następujące zasady ogólne. Punkt 1. Dążyć do optymalnego zagospodarowania nieruchomości w oparciu o ustalenie i warunki określone w planie zagospodarowania gminy oraz studium kierunku zagospodarowania gminy. 2. Uwzględniać strategię rozwoju gminy. 3. W pierwszej kolejności zbywać nieruchomości lub jej części, dla których gmina nie może w pełni wykonywać funkcji właściciela. Grunty niezagospodarowane z wyłączeniem gruntów związanych ze zaspokajaniem potrzeb publicznych. 4. Przy zbywaniu nieruchomości stosować tryb przetargu. Rozdział 2. Postanowienia szczegółowe. Paragraf 6. Punkt 1. Gmina Brzyska może nabywać nieruchomości w następujący sposób. 1. Z mocy samego prawa, 2. W drodze czynności cywilnoprawnych. 3. Z mocy orzeczeń sądowych, 4. Z mocy aktów administracyjnych, 5. W drodze przejęcia przez gminę nieruchomości za zobowiązanie jej dłużników, a w szczególności za zobowiązania podatkowe. Punkt 2. Podpłatne nabycie nieruchomości następuje po cenie ustalonej w drodze negocjacji z możliwym uwzględnieniem wyceny biegłego rzeczoznawcy majątkowego. 3. Podpłatne nabycie nieruchomości, której ustalona cena przekracza 15 tysięcy złotych bądź obciążony hipoteką, wymaga zgody Rady Gminy. Zasada ta obowiązuje także przy przejmowaniu przez gminę nieruchomości za zobowiązanie podatkowe dłużników. Punkt 4. Uzgodnienie ceny i spisanie protokołu w sprawie nabycia nieruchomości stanowi podstawę do zawarcia umowy w formie aktu notarialnego bądź wypłaty odszkodowania na podstawie przepisów prawa. Punkt 5. Nabycie nieruchomości w drodze darowizny oraz nabycie nieodpłatne z mocy prawa nie wymaga zgody Rady Gminy. Punkt 6. Nabycie nieruchomości na podstawie aktów administracyjnych za cenę ustaloną na podstawie odszkodowań wynikających z przepisów prawa pod cele publiczne nie wymagają zgody Rady Gminy. Punkt 7. Jeżeli nieruchomość nabywana jest na własność gminy, w drodze przetargu wójt może zaoferować bez zgody Rady Gminy cenę nie wyższą niż określoną w punkcie 3. Punkt 8. Nieruchomości wchodzące w skład gminnego zasobu nieruchomości mogą być zbywane poprzez 1. sprzedaż, 2. oddanie użytkowanie wieczyste, 3. darowiznę, 4. zamianę, 5. wydanie aktu administracyjnego. Punkt 9. Przy zbywaniu nieruchomości stanowiącej własność gminy osobom fizycznym, Skarbowi Państwa, jednostku samorządu terytorialnego i innym osobom prawnym, wójt gminy powinien przestrzegać następujących zasad. Pierwszy. Sprzedaż nieruchomości lub oddanie jej użytkowanie wieczyste, jeżeli wartość rynkowa przekracza 5 tysięcy złotych, wymaga zgody Rady Gminy. 2. Sprzedaż nieruchomości dla osób fizycznych i prawnych z wyłączeniem Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego oraz oddanie użytkowanie wieczyste następuje w drodze przetargu. 3. Przy wykonywaniu zamiany nieruchomości stanowiącej własność gminy zawsze wymagana jest zgoda Rady Gminy, gdy wartość rynkowa nieruchomości przekracza 5 tysięcy złotych. Przejęcie nieruchomości gminnej na mocy, punkt 4. Przejęcie nieruchomości gminnej na mocy decyzji administracyjnych zakłady ustalone na podstawie odszkodowej wynikające z przepisów prawa nie wymagają zgody Rady Gminy. Punkt 5. Tryb bezprzetargowy obowiązuje w zakresie i na zasadach określonych w ustawie o gospodarce nieruchomościami. 10. Nabywanie i zbywanie nieruchomości następuje na podstawie zarządzenia wójta gminy. 11. Ustanawianie na zasadach określonych w kodeksie cywilnym nieruchomości stanowiącej własność gminy służebności na rzecz osób fizycznych i prawnych nie wymaga zgody Rady Gminy. 12. Nieruchomości stanowiące własność gminy mogą być przedmiotem darowizny na cele publiczne, a także przedmioty darowizny dokonanej między gminą a Skarbem Państwa i innymi jednostkami samorządu terytorialnego i tego rodzaju czynności zawsze wymagają zgody Rady Gminy. 13. Nieruchomości wchodzące w skład zasobu nieruchomości gminy Brzyska mogą być wydzierżawione na okres 3 lat, jeżeli pozostają
jeżeli po zawartej umowie dzierżawnej okres 3 lat, gmina zamierza zawrzeć kolejną umowę z tą samą stroną umowy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość, czynności tych wykonuje wójt gminy bez zgody Rady Gminy, lecz okresy kolejnych umów nie mogą przekroczyć 3 lat. Rozdział 3, postanowienie końcowe, paragraf 7. Traci moc uchwała XL1 przez 271/14 z dnia 18 czerwca 2014 roku w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania najmu na czas dłuższy niż 3 lata i na czas niewyznaczony, paragraf 9. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Brzyska, paragraf 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w dzienniku urzędowym województwa karpackiego. Dziękuję. Czy są jakieś pytania lub uwagi do przedstawionej uchwały? Nie ma. To przygłosujemy uchwałę Rady Gminy Brzyska z dnia 30 stycznia 2019 roku w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony. Proszę o przeczytanie listy do głosowania. Pani Cisun Maria. Za. Pan Czerjan. Za. Pan Furman Wiesław. Za. Pani Grzyb Małgorzata. Za. Pan Jurkowski Jerzy. Za. Pan Madejczyk Stanisław. Za. Pan Przyca Jan. Za. Pan Mahuda Aleksander. Za. Nocek Józef. Za. Pani Pacana Czech Iwona. Za. Pan Poczewa Adam. Za. Pan Iwada Stasia Iwona. Za. Pan Grzybu Aleszek. Za. Pan Grzybowicz Ryszard. Za. Dziękuję. Dziękuję. 14 radnych głosowało za. Przechodząc do tego punktu, podjęcie uchwały w sprawie obciążania nieruchomości stanowiące własność gminy Brzyska z urzędnościami z przesyłu. Proszę Panie Święta. Uchwała Rady Gminy Brzyska z dnia 30 stycznia 2019 roku w sprawie określenia zasad obciążania nieruchomości stanowiącej własność gminy Brzyska z urzędnościami przesyłu. Ustawę prawną pominę. Rada Gminy Brzyska uchwala, co następuje, paragraf pierwszy, punkt pierwszy. Nieruchomości wchodzące w skład gminnego zasobu nieruchomości, nie będące drogami publicznymi w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych, mogą być obciążone służebnością na podstawie zarządzenia wójta gminy Brzyska. Drugi, nieruchomości określone w ustępie pierwszym mogą być obciążone służebnością przesyłu na rzecz przedsiębiorcy, który zamierza wybudować lub którego własność stanowią urządzenia służące do doprowadzania lub odprowadzania płynów, pary, gazu, energii elektrycznej oraz inne urządzenia podobne, nie należące do części składowej nieruchomości. Trzeci, nieruchomości określone w ustępie pierwszym mogą być obciążone służebnością przesyłu, gdy nie utrudnia to wykonywania zadań własnej gminy oraz nie umożliwia korzystania z nieruchomości obciążonej zgodnie z jej przeznaczeniem. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Brzyska. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej opublikowania w dzienniku urzędowym województwa podkarpackiego. Dziękuję. Czy są jakieś pytania lub uwagi do przedstawionej uchwały? Nie ma? To proszę głosować uchwała Rady Gminy Brzyska z dnia 30 stycznia 2019 roku w sprawie określenia zasad obciążania nieruchomości stanowiących własność gminy Brzyska z służebnościami przesyłu. Proszę o czytanie listy do głosowania. Pani Cisun Maria. Za. Pan Czerwian. Za. Pan Furman Wiesław. Za. Pani Grzyb Małgorzata. Za. Pani Jurkowski Jerzy. Za. Pan Madejczyk Stanisław. Za. Pan Przyca Jan. Za. Pan Magulia Aleksander. Za. Nocy Grzeb. Za. Pani Bacana Czech Iwona. Za. Pan Poczewa Adam. Za. Pani Wada Stasia Iwona. Za. Pan Grzybu Aleszek. Za. Pan Grzybowicz Ryszard. Za. Dziękuję. Dziękuję. 14 radnych głosowało za podjęcie uchwały. Przechodzimy do następnego punktu. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Brzyska na 2019 rok. Proszę Panie Skarbnik. Szanowni Państwo, przed odczytaniem projektu uchwały budżetowej przedstawiam autopoprawki do projektu uchwały budżetowej, które były
wnioskowane, omawiane, pozytywnie zaopiniowane na poszczególnych posiedzeniach Komisji Sprawy Prawnych Komisji. A więc tak, punkt 1, po stronie dochodów, dział 926, kultura fizyczna, rozdział 926-95, pozostała działalność. Prowadzenie planu dochodów majątkowych w kwocie 141 762 zł, to jest środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej za realizację w 2018 roku zadania inwestycyjnego pod nazwą Budowa Otwartych Stref Aktywności. Dział 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska, rozdział 902 Gospodarka Odpadami. Zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 28 tysięcy z tytułu wpłat mieszkańców za usługę odbioru i wywozu ścieków. Ogółem planowane dochody budżetu po zwiększeniu o kwotę 169 762 zł będą wynosić 27 299 739 39 zł i 20 groszy. Punkt 2. Zmiany po stronie wydatków. Dział 600 Transport i łączność, rozdział 678. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, zwiększenie planu wydatków bieżących w kwocie 100 tysięcy złotych na wkład własny do powodziówki. Dział 700 Gospodarka Mieszkaniowa, rozdział 705 Gospodarka Gruntami i Nieruchomościami. Zwiększenie planowanych wydatków bieżących o kwotę 43 123 zł na opłatę za powód wód i sporządzenie operatów wodnych dla obiektów gminnych. Zwiększenie planowanych wydatków majątkowych o kwotę 5 tysięcy na zakup gruntu w ujeździe. Dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 852-14 Zasiłki okresowe celowe pomoc w naturze. Zwiększenie planowanych wydatków bieżących o kwotę 8500 na zasiłki celowe. Rozdział 852-28 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze. Zwiększenie planowanych wydatków bieżących o kwotę 21 762 zł na zwiększenie etatu dla pracownika GOPS-ów świadczącego usługi opiekuńcze. Dział 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska, rozdział 902 Gospodarka Odpadami. Zwiększenie planowanych wydatków bieżących o kwotę 28 000 na zakup usługi odbioru i utylizacji odpadów komunalnych mieszkańców. Ogółem planowane wydatki po zwiększeniu o kwotę 206 385 zł będą wynosiły 24 992 839 złotych 20 groszy. Punkt 3. Zmiana wyniku budżetu, czyli planowane dochody minus planowane wydatki, zmniejszą, to jest stanowią w naszej sytuacji projektu budżetu, to była planowana nadwyżka. Zmniejszamy tą planowaną nadwyżkę o kwotę 36 623 zł do kwoty 2 306 900 zł. Punkt 4. Zmiana rozchodów. Zmniejszenie rozchodów następuje o kwotę 36 623 zł z tytułu mniejszej kwoty pożyczki zaciągniętej w 2018 roku w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na projekt parasolowy. I te rozchody teraz będą wynosiły 2 306 900 zł. Punkt 5. Przeniesienia planu wydatków po stronie właśnie planowanych wydatków. Dział 700 Gospodarka Mieszkaniowa, rozdział 705. Zwiększenie planowanych wydatków majątkowych o kwotę 10 000 na zakup gruntu w ujeździe. A zmniejszenie tego planu o tą kwotę w dziale 926, rozdział 926-95 wydatki bieżące. Zmiana przeznaczenia planu w wydatkach majątkowych, zwiększenie środków na wykopanie studni przy zespole szkolno-przedszkolnym w Brzydkach kwotę 20 676 zł, a zmniejszenie tej kwoty środków na modernizację łazienek w publicznej szkole w Brzydkicy Dolnej. Dział 750 Administracja Publiczna, rozdział 752-23 Urzędy Gmin, zmniejszenie planu wydatków majątkowych na remont klatki schodowej o kwotę 30 tysięcy i przeniesienie tego planu wydatków do działu 754, rozdział 754-12 na dotację na wydatki inwestycyjne. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa. Rozdział 754-12 Ochotnicze straże pożarne. Zwiększamy plan środków majątkowych o kwotę 30 tysięcy na dotację dla ASP Kłodawa na dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego. I dział 926 Kultura fizyczna.
rozdział 926-95, pozostała działalność. Zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 10 tysięcy przeznaczonych na trenowanie młodzieży i wniesienie tego planu do działu 700, rozdział 705 do wydatków majątkowych. Dziękuję. Przedstawiam się o to. Dziękuję pani skarbnik. Czy są jakieś pytania lub uwagi do przedstawionych autoprojektów do budżetu gminy na 2019 rok? Nie ma, to przegłosujemy. Proszę o czytanie. Pani Cisyn Maria. Za. Pan Czegiarno. Za. Pan Furman Wiesław. Za. Pani Grzyb Małgorzata. Za. Pan Jurkowski Jerzy. Za. Pan Madejczyk Stanisław. Za. Pan Przyca Jan. Za. Pan Maguda Aleksander. Za. Nocyk Grzyb. Za. Pani Bacana Czech Iwona. Za. Pan Potrzeba Adam. Za. Pani Wada Stasia Iwona. Pan Grzyguła Leszek. Za. Pan Grzybowicz Ryszard. Za. Dziękuję. Dziękuję. 14 radnych głosowało za. I proszę teraz o czytanie budżetu na 2019 rok. Szanowni Państwo, przed odczytaniem projektu uchwały budżetowej odczytam opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie do projektu uchwały budżetowej, który został nam do Regionalnej przekazany. Uchwała z dnia 27 grudnia 2018 roku składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie zaopiniowania projektu uchwały budżetowej gminy Brzyska na 2019 rok. Podstawę prawną ominę. Skład orzekający ustawa pani Edyta Gawrońska, przewodnicząca, pan Mariusz Hader, członek, pan Przewodniczący, członek po rozpatrzeniu projektu uchwały budżetowej gminy Brzyska na 2019 rok. Przedłożonego przez wójta gminy Brzyska postanowę pozytywnie zaopiniować projekt uchwały budżetowej gminy Brzyska na 2019 rok z uwagami przedstawionymi w projekcie. Uzasadnienie. W dniu 15 listopada 2018 roku do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie wpłynął projekt uchwały budżetowej gminy Brzyska na 2019 rok. Wraz z projektem uchwały budżetowej wójt przedłożył uzasadnienie do tego projektu oraz materiały informacyjne. Skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie, badając powyższe dokumenty, stwierdza, co następuje. 1. Przy opracowaniu projektu uchwały budżetowej na 2019 rok kierowano się zasadniczo postanowieniami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. 2. Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej oraz materiały informacyjne odpowiadają wymogom określonej w uchwale Rady Gminy Brzyska numer 43/249/10/14/2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej. Punkt 3. Konstrukcja uchwały budżetowej odpowiada przepisom ustawowym, a szczegółowość budżetu została zgodna z wyżej wymienioną uchwałą Rady Gminy. Dochody budżetu określono stosownie do postanowień ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Wydatki zaplanowane na zadania własne, zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone gminy na podstawie ustaw, a także zadania, których możliwość realizacji przez gminę wynika z przepisów podstawowych w formie wydatki bezpośrednich bądź w formie dotacji. I mamy uwagi. W paragrafie 10 ust. 1 litera a projektu zawarto upoważnienie dla wójta gminy do dokonywania zmian w planie wydatków wszystkich innych niż określone w artykule 257 ustawy o finansach publicznych z wyłączeniem przeniesienia planu wydatków między działami, w tym zmian w zakresie wydatków bieżących na uposażenie i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zmian w planie wydatków majątkowych jednorocznych. Tak skonstruowane upoważnienie jest niejednoznaczne, można go odczytać dwojako albo jako upoważnienie do dokonywania zmian, ale z wyłączeniem przeniesień tam wskazanych, w tym zmian określonych po ostatnim przecinku, albo zmiany wszystkie inne niż określone w artykule 257, w tym zmian w planie wydatków bieżących itd. Udzielając tego upoważnienia, organ stanowiący powinien ściśle i precyzyjnie określić jego zakres poprzez konkretne wskazanie rodzaju zmęczenia wydatków, do których dokonywania upoważnia wójta. Punkt 6. W załączniku dotycyjnym ujęto środki finansowe z przeznaczeniem na Fundusz Wsparcia Policji, dla Komisariatu Policji,
Kołaczycach na zakup paliwa w związku z tym, że przedmiotowe wydatki nie stanowią już głównej dotacji, należy je wyeliminować z załącznika dotacyjnego, natomiast wskazane jest w okresie treści uchwały budżetowej, traktując je jako rodzaj wydatku budżetowego związanego ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych uchwał. Punkt 7. Wydatki na zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego dla Sołectwa Bośkowa zaplanowano kwotę 5 tysięcy na zakup sprzętu sportowego dla lokalnego klubu sportowego. Stosownie do postanowień artykułu 2 ust. 6 ustawy z dnia 21 lutego 2010 roku o Funduszu Sołeckim, środki Funduszu Sołeckiego przeznacza się na realizację przedsięwzięć, które zgłoszono we wniosku, o którym mowa w artykule 5 i są zadaniami własnymi gminy, służą poprawie warunków życia mieszkańców i są zgodne ze strategią rozwoju gminy. Ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym definiuje w artykule 7 ust. 2 zadania własne jako zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty, natomiast w punkcie 10 powołanego przepisu wskazuje, iż do zadań własnych gminy zalicza się sprawy z zakresu kultury fizycznej, turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urzędy sportowe. W myśl natomiast artykułu 27 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2010 roku o sporcie, tworzenie warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu, stanowi zadanie własnej jednostek samorządu terytorialnego. W artykule 28 ust. 1 powołanej ustawy zawarto regulacje, iż klub sportowy działający na obszarze danej jednostki samorządu terytorialnego, nie działający w celu osiągnięcia zysku, może otrzymywać dotację celową z budżetu tej jednostki na podstawie uchwały, o której mowa w artykule 27 ust. 2 z zastosowaniem przepisów ustawy o finansach publicznych. W konsekwencji wydatki dla klubu sportowego mogą być finansowane w formie dotacji, do której udzielania mają zastosowanie przepisy uchwały podjętej przez organ stanowiący gminy stosownie do artykułu 27 ust. 2 ustawy o sporcie. I następny punkt 8 w rozdziale 902 1 stycznia 2019 roku ujmuje się wyłącznie dochody gmin z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wszystkie wydatki gmin związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami w świetle postanowień rozporządzenia ministra finansów dnia 18 kwietnia 2018 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych. Inne dochody i wydatki powinny być sklasyfikowane w dodanym rozdziale 926 pozostałe działania związane z gospodarką odpadami. Dlatego należy odpowiednio skorygować wydatki ujęte w projekcie budżetu w rozdziale 902. W tym stanie rzeczy postanowiono jak w sentencji, jest pouczenie o odwołaniu się od tej opinii. Ja tylko jeszcze chcę Państwu tutaj zaznaczyć, że te uwagi 3 zostały wprowadzone do projektu budżetu i zostaną usunięte. Natomiast ta uwaga o Funduszu Sołectwem Wsi Płaskowa, o jego przeznaczeniu kwocie 5 tysięcy na zakup sprzętu sportowego dla lokalnego klubu sportowego. Po rozpatrzeniu też wójta i rady gminy została zachowana w tej samej formie, albowiem nie ma możliwości w tej sytuacji poprawienia tego wniosku, który został wniosku Funduszu Sołeckiego Wsi Płaszkowa, który został złożony w terminie do 30 września 2018 roku. I to zostanie poddane ponownie ocenie regionalnej i geograficznej Rzeszowie. Jeżeli podejmiemy uchwałę w tym zapisie, zobaczymy, jaka będzie opinia. To tyle na temat opinii. Teraz przechodzę do odczytania projektu uchwały budżetowej na 2019 rok po autopoprawkę, które Państwo przegłosowali. Podstawę prawną ominę. Rada Gminy Brzyska uchwala, co następuje, paragraf 1. Ustala się dochody budżetu gminy na 2019 rok w łącznej kwocie 27 299 739 zł 20 groszy, w tym dochody bieżące, kwota 25 613 742 złote 20 groszy, dochody majątkowe 1 685 997 zł. W szczegółowości jak tabela numer 1 do uchwały. Paragraf 2. Ustala się wydatki budżetu gminy na 2019 rok w łącznej kwocie 24 992 839 złotych 20 groszy, w tym
Wydatki bieżące 23 568 742 zł 20 groszy. Wydatki majątkowe 1 424 097 zł. Szczegółowości jak tabela numer 2 do uchwały. Punkt 2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 23 568 742 zł 20 groszy, gdyż wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie 13 495 926 zł. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone 9 401 080 zł. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 4 094 846 zł. Wydatki na dotacje na zadania bieżące 1 311 200 zł. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 8 629 342 zł. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w artykule 5 ust. 1 punkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 37 277 zł 20 groszy. Wydatki na obsługę długu publicznego 95 tysięcy. Wydatki bieżące na przedsięwzięcia w rozumieniu artykułu 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych 37 274 zł 20 groszy. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 1 424 097 zł, w tym wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 1 424 097 zł. Paragraf 3. Ustala się nadwyżkę budżetu gminy na 2019 rok w kwocie 2 306 900 zł, która zostanie przeznaczona w całości na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek. Punkt 2. Ustala się rozchody budżetu gminy w kwocie łącznej 2 306 900 zł zgodnie z tabelą nr 3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych w 2019 roku na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu występującego w ciągu roku budżetowego do kwoty 1 miliona złotych. Paragraf 4. Tworzy się rezerwę ogólną w kwocie 50 tysięcy. Tworzy się rezerwy celowe budżetu w łącznej kwocie 420 tysięcy, z czego rezerwa na zadania oświatowe na sfinansowanie skutków planowanych podwyżek wynagrodzeń dla nauczycieli 350 tysięcy, rezerwa na zarządzanie kryzysowe 70 tysięcy. Paragraf 5. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie w łącznej kwocie 8 069 482 zł zgodnie z tabelą nr 4 i 5 do uchwały budżetowej. Paragraf 6. Punkt 1. Ustala się dochody z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 47 tysięcy. Punkt 2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomanii w kwocie 47 tysięcy. Punkt 3. Ustala się dochody z tytułu wpływów i opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska w kwocie 1 000 zł. Punkt 4. Ustala się wydatki związane z gromadzeniem środków wskazanych w ustępie 3 na kwotę 1 000 na zadania z zakresu środowiska, w tym badanie monitoringowe gleby, kwota 1 000 zł. Punkt 4. Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zgodnie z ustawą z 1 lipca 2011 o utrzymaniu czystości i porządku w gminach na kwotę 450 tysięcy zł. Ustala się wydatki związane z gromadzeniem środków wskazanych w ustępie 5 na kwotę 450 tysięcy na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. I dodajemy punkt 7. W wydatkach budżetu gminy zabezpiecza się środki finansowe w kwocie 2000 zł w formie wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji dla Komisariatu Policji w Kołaszczycach na zakup wyposażenia materiałów biurowych i eksploatacyjnych oraz środków czystości. Paragraf 7. Wydatki budżetu na 2019 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy finansowane ze środków Funduszu Soleckiego na łączną kwotę 221 122 zł 20
2 grosze. Szczegółowo przedstawia to tabela nr 6 do uchwały budżetowej. Paragraf 8. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielone z 2019 roku, jak w załączniku nr 1. Paragraf 9. Ustala się plan dochodów i wydatków wyodrębnionych rachunków dochodów jednostek budżetowych zgodnie z artykułem 223 ustawy o finansach publicznych na 2019 rok, jak załącznik nr 2. Paragraf 10. Upoważnia się wójta gminy do a. do dokonywania zmian między paragrafami i rozdziałami w ramach działów, w tym w planie wydatków bieżących, w tym na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, w planie wydatków majątkowych i w planie wydatków, których źródłem finansowania są dochody gromadzone na wyodrębnionych rachunku przez jednostki budżetowe prowadzące działalność z zakresu oświaty. B. Do samodzielnego zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetu, z których zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć limitu 1 miliona złotych. C. Blokowania w trakcie realizacji budżetu wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu. D. Przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących w ramach rozdziału klasyfikacji budżetowej z wyłączeniem zmian planu wydatków na wynagrodzenia pracowników wraz z powodnymi. Paragraf 11. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonywanych w tym samym roku budżetowym mogą być przyjmowane na rachunki bieżące wydatków i stanowią wznowienie wydatków w tym samym roku budżetowym z wyjątkiem zwrotu wydatków uzyskanych z budżetu Unii Europejskiej na programy i projekty z udziałem środków. Paragraf 12. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy. Nadzór nad jej wykonaniem zleca się Komisji Finansowo-Budżetowej oraz Komisji Rewizyjnej Rady Gminy. Paragraf 13. Uchwała podlega ogłoszeniu na terenie gminy w sposób zwyczajowo przyjęty oraz w dzienniku urzędowym województwa podkarpackiego. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującym od 1 stycznia 2019 roku. Dziękuję pani skarbnik. Czy są jakieś pytania lub uwagi do uchwały budżetowej przedstawionej na 2019 rok? Proszę. W sprawie uchwalenia tego budżetu. No szanowni państwo, ten budżet był przerabiany na poszczególnych komisjach i tak żeśmy to wypracowali. No i tak moim zdaniem myślę, że to jest sprawiedliwie, racjonalnie porozdzielany ten budżet. No, jaki budżet mamy, to mamy. Jak to mówią, tak krawiec kraje, na ile materiał staje. No ale myślimy, że wszyscy chyba są zadowoleni. Prosimy o przygłosowanie. Dziękuję. Proszę panie wójcie. Panie Przewodniczący, Szanowna Rado, jako twórca tego budżetu chciałbym, aby ten budżet był lepszy. I myślę, że wszyscy byśmy chcieli. Tutaj no, zaskoczyły mnie trochę słowa pana wiceprzewodniczącego. No ale to dobrze świadczy o współpracy państwa wewnątrz Rady, że potraficie wypracować wspólny kompromis, ponieważ apetyty wszyscy mamy olbrzymie. I podejrzewam, że gdyby ten budżet po stronie wydatków nie był prawie 25 milionów, tylko 75 milionów, to pewnie mielibyśmy jeszcze wiele różnych pomysłów, aby te wydatki zwiększać. Natomiast musimy pamiętać, szanowni państwo, o dochodach. I ten rok powinien przebiec pod właśnie takie dyktando, abyśmy umieli zwiększyć dochody naszej gminy. W ubiegłym roku nam się udało, mam przy sobie sprawozdanie, pierwsze sprawozdanie, jeżeli chodzi o temę modernizacji, którą wykonaliśmy na budynku szkoły rybożkowej i na budynku domu ludowego, gdzie już mamy wyliczone te oszczędności roczne za 2018 i te oszczędności są wyliczone na kwotę 70 tysięcy. Nie chodzi o to, żeby sięgać mieszkańcom do kieszeni, bo tego nie robimy i Szanowna Rada również nie podnosiła podatków gruntowych od nieruchomości leśnych czy
podatków od środków transportu. Myślę, że rolą moją i pracowników budżetu powinno w tym roku być przede wszystkim zintensyfikowanie działań, aby pozyskiwać nowych przedsiębiorców, bo to w nich upatruje zwiększenie tych wpływów podatkowych. Mamy bardzo atrakcyjne stawki podatkowe i tym też możemy się chwalić. Nie tylko na terenie powiatu, ale także pewnie na terenie dużej części województwa, zwłaszcza stawki podatku od środków transportowych. Myślę, że nikt nas w nich nie przebije, a na dobrą sprawę ten podatek stanowi 1/5 podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego, bo w ubiegłym roku to 92 tysiące na 490 tysięcy wpłaconego podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego ze wszystkich miejscowości, więc naszą rolą jest to, aby obniżać koszty działania na naszej gminy poprzez mądre inwestycje. I owszem, w budżecie też są zaplanowane inwestycje typowe, czyli inwestycje drogowe. Będziemy starać się, żeby z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji pozyskać środki na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, ponieważ to jakiś czas niestety natura przykro nas doświadcza i niszczy tą infrastrukturę drogową. I mamy też takich 5 zadań zgłoszonych. Będziemy starać się także pozyskać środki z Urzędu Marszałkowskiego na budowę dróg dojazdowych do pól. I też mamy 3 takie inwestycje. Oczywiście pomysłów ze strony sołtysów było więcej, ale możemy zgłosić tylko 3. Będziemy też starali się rozwijać nasz park maszynowy, ponieważ sukcesywnie zwiększamy zasób tego parku maszynowego, dokupujemy nowy sprzęt, a widzimy, że tego sprzętu cały czas brakuje. Im więcej robimy, tym więcej jest jeszcze do zrobienia. To taki fenomen, ale myślę, że to też dobrze świadczy o naszej roli gminy, sołectw poszczególnych, które starają się wiele zrobić dla naszych mieszkańców, by podnieść jakość życia. Co do zagrożeń tego budżetu, nad którym Państwo będziecie debatować i który, mam nadzieję, przyjmiecie, no to przede wszystkim zagrożenie, które wynika z ustawy, która wejdzie o transporcie zbiorowym. Pewnie wejdzie, przynajmniej takie głosy chodzą, która może spowodować, że będziemy musieli jeszcze z tego budżetu wyasygnować środki finansowe na utrzymanie linii komunikacyjnych na terenie naszej gminy, żeby skomunikować naszą gminę z miastem Jasłem. Oczywiście zawsze takim otwartym frontem pozostaje edukacja, bo przyjęliśmy do budżetu zaproponowaną kwotę subwencji. Nie jest jeszcze kwota ostateczna tej subwencji, natomiast jeżeli chodzi o dział 801 edukacja, to w tym roku mogą tam jeszcze zajść poważne zmiany, jeżeli chodzi o wynagrodzenie. Każdy z nas śledzi wiadomości w różnych mediach, więc wiemy, że presja środowiska nauczycielskiego jest. Zobaczymy, co odpowie rząd. Nie chciałbym oczywiście, żeby rząd przeznaczył duże środki na podwyżki, ale środki nie z budżetu, tylko z budżetu gminy, bo to jest zagrożenie i chciałbym, abyśmy wszyscy tu obecni zdawali sobie z tego sprawę. Także może nie jest to jakiś budżet naszych marzeń, ale myślę, że będzie stanowił podstawę do stabilnego rozwoju naszej gminy i będzie też dobrą podstawą do tego, abyśmy mogli zintensyfikować nasze działania, czy w zakresie pozyskiwania nowych podatników,
do czego zachęcam nie tylko pracowników, ale Was, Państwa radnych, znacie pewnie różnych przedsiębiorców, możecie zawsze ich zachęcić do tego, aby lokowali swoje firmy na terenie naszej gminy, gdzie i podatek od prowadzonej działalności gospodarczej, i stawki od środków transportu są naprawdę korzystne, korzystne dla nich, no i przede wszystkim korzystne dla nas, bo z tego byłyby dodatkowe wpływy. Cały czas gmina Brzyska jest otwarta na ofertę zakupu nieruchomości i to też chciałbym potwierdzić, ponieważ my jako gmina nie mamy zbyt wielu terenów, które moglibyśmy przekształcić w tereny nie tylko rekreacyjne, ale przede wszystkim w tereny inwestycyjne. I jeżeli byłaby odpowiednia oferta zakupu terenów, myślę, że wspólnie postaramy się znaleźć na to środki, aby tego typu tereny inwestycyjne przygotowywać. Zdajemy sobie sprawę z tego, że nowy przebieg drogi 73 w tym roku pewnie będzie już ostateczna decyzja co do realizacji i ten nowy szlak komunikacyjny, który będzie przebiegał przez naszą gminę, myślę, że będzie bardzo dobrym początkiem do lokowania tutaj inwestycji wzdłuż tej drogi, ale dobrze by też było, żeby oprócz prywatnych osób, także gmina miała tereny wzdłuż planowanego tego przebiegu, tak abyśmy mogli też wyjść z ofertą dalej, bo nie możemy się zamykać na terenie powiatu jasielskiego, bo możemy także zwracać się do firm, które działają czy na terenie województwa, czy poza terenem województwa, aby mogły tutaj swoje biznesy lokować, zwłaszcza, że w opinii i pracowników Generalnej Dyrekcji i parlamentarzystów jest prawie w 80% przesądzone, że ta inwestycja będzie realizowana przez teren naszej gminy, także to byłoby nowe takie bardzo duże koło zamachowe dla rozwoju naszej gminy i tego byśmy mogli realizować inwestycje potrzebne, bo ubiegły rok oprócz tych typowych tematów kanalizacyjnych, no także pokazał, jak olbrzymi deficyt wody jest na terenie naszej gminy i to, co kiedyś się wydawało zupełnie zbyteczne, ponieważ każdy tą studnię na własnej posesji ma, no w chwili obecnej wiele tych studni wyschło i musieliśmy w ramach zarządzania kryzysowego ludzi wspierać. Więc tutaj kolejnym tematem to są wodociągi. Myślę, że Urząd Marszałkowski, przygotowując się do nowej perspektywy, pośrodki unijne także weźmie pod uwagę te nasze uwagi, tutaj płynące z gminy Brzyska, dotyczące przede wszystkim przekazania znacznych środków na gospodarkę wodno-ściekową, bo niestety nas też dotykają zmiany klimatu i to, że te lata są, można powiedzieć, jeżeli chodzi o pogodę, takie dziwne, bo albo jest rok zimny, a nie mokry, albo jest rok po prostu suchy i problemy z wodą występują. Także, szanowni Państwo radni, debatowaliśmy na komisjach nad tym projektem budżetu. Przewertowaliśmy go skrupulatnie i wprowadzaliśmy różnego rodzaju autopoprawki i drobne korekty po to, aby przynajmniej ten trzon najgłówniejszych inwestycji zrealizować w tym roku. Oby opatrzność nam sprzyjała i wspierała nas w tych naszych dążeniach do pozyskiwania dodatkowych środków, ponieważ środki budżetowe, sami Państwo wiecie, że są niewystarczające, żeby realizować wiele z tych inwestycji. Będziemy się na pewno starać, i to deklaruję w imieniu swoim, a także pracowników urzędu, i proszę o przyjęcie budżetu na 2019 rok. Dziękuję, Panie Wójcie. Czy są jeszcze jakieś pytania lub uwagi do przedstawionego budżetu? Ja bym może
Proszę. Ja bym może jeszcze dodał do tego, co pan powiedział, że w tym budżecie znalazły się środki takie dość pokaźne po raz pierwszy na opracowanie dokumentacji pod kanalizację w kwocie 480 tysięcy. Więc jest to temat, który jest trochę bolączką naszej gminy, ale jak widzicie państwo, no też rada i wójt pochyliły się nad tym tematem, żeby coś ruszyć, przygotować dokumentację, przygotować się do ewentualnie pozyskania jakichś, jakby się nadarzyły, środki zewnętrzne, czy z Narodowego Funduszu Ochrony NFOŚ-u, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska, czy może jakiegoś innego funduszu. Także no, jako Rada mamy to na uwadze. Też tak tytułem dodania, w dniu wczorajszym odbyłem spotkanie z nowymi władzami gminy, miasta i gminy Kołaczyce, z panem burmistrzem, z panem wiceburmistrzem i z panem przewodniczącym rady. Chciałem potwierdzić tą wolę współpracy, którą wspólnie z poprzednimi władzami żeśmy podjęli. Także tutaj mogę również potwierdzić państwu radnym, że ta wola po stronie miasta i gminy Kołaczyce jest. Będziemy wspólnie dążyć do realizacji tej inwestycji polegającej na budowie sieci tutaj w Brzyskach, w Kłodawie i w Ujeździe i modernizacji istniejącej oczyszczalni ścieków na terenie gminy Kołaczyce. Miasto i gmina Kołaczyce również planuje swoje inwestycje, które też się w to wplotą. Myślę, że dobrym pomysłem także będzie zaangażowanie Związku Gmin do Rzecza Wisłoki. Ten nasz jak gdyby wspólny projekt, oni dysponują odpowiednią siłą ludzką, potencjałem, który byśmy również dla dobra obu naszych gmin chcieli z panem burmistrzem Brzykłowiczem wykorzystać. Także po wczorajszym spotkaniu, gdzie potwierdzono wolę dalszej współpracy i wspólnej realizacji tego projektu, no, będziemy po prostu brać się do działania w tej kwestii. Dziękuję. Czy są jeszcze jakieś pytania lub uwagi? Nie ma. To przegłosujemy uchwałę budżetową na 2019 rok. Proszę o odczytanie nazwy radnych. Pani Elisa Kowalska, przewodnicząca, pan Mariusz Fadek, członek, pan Piotr Zielonek, członek.
o rozpatrzeniu projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej w gminie Brzyskę na lata 2019-2025 pozwalamy pozytywnie zaopiniować projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej w gminie Brzyskę na lata 2019-2025. Uzasadnienie. 15 listopada 2018 roku do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie wpłynął projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Brzyska na lata 2019-2025. 15 listopada 2018 roku do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie wpłynął projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Brzyska na lata 2019-2025. 15 listopada 2018 roku do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie wpłynął projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Brzyska na lata 2019-2025. 15 listopada 2018 roku do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie przyjęte w projekcie uchwały w zakresie Rzeszowie wpłynął projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Brzyska na lata 2019-2025. 15 listopada 2018 roku do Regionalnej Izby Obrachunkowej wartości przyjęte niższe od planowanych dochodów bieżących, co powoduje, że relacja do artykułu 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych jest zachowana. Punkt 5. Częścią projektu wieloletniej prognozy finansowej jest prognoza kwoty długu sporządzona na okres 2001 uchwały o finansach publicznych jest zachowana. 5. Częścią projektu wieloletniej prognozy finansowej jest prognoza kwoty długu sporządzona na okres 2001 uchwały o finansach publicznych jest zachowana. 6. Częścią projektu wieloletniej prognozy finansowej jest prognoza kwoty długu sporządzona na okres 2001 uchwały o finansach dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów ogółem budżetu, uwzględniając kwoty wyłączeń wynikających z artykułu 243 ustęp 3 i 3a ustawy o finansach publicznych. W tej sytuacji relacja z artykułu 243 ustawy o finansach publicznych jest zachowana. W tym stanie rzeczy pozbawiono jak sentencji stosownie do przepisów artykułu 246 ustęp 2 ustawy o finansach. Niniejszą opinię należy opublikować w terminie 6 dni od dnia jej otrzymania na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej. Została ona opublikowana w liście. Także opinie mamy do wieloletniej prognozy bez uwag. Przepraszam. Teraz przechodzimy do odczytania projektu uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Brzyska. Podstawę prawną ominę. Rada Gminy Brzyska uchwala to następuje. Paragraf 1. Uchwala się wieloletnią prognozę finansową gminy Brzyska wraz z prognozą kwoty długu na lata 2019-2025 i obrotem przyjętych wartości w brzmieniu stanowiących załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. Paragraf 2. Określa się przedsięwzięcia, których mowa w artykule 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. Paragraf 3. Upoważnia się wójta gminy Brzyska do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, o których mowa w artykule 228 ust. 1 punkt 2 ustawy o finansach publicznych, zawieranych na czas określony lub nieokreślony każdorazowo do kwoty 300 tysięcy złotych. Paragraf 4. Upoważnia się wójta gminy Brzyska do przekazania kierownikom jednostek budżetowych gminy Brzyska uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w paragrafie 3 uchwały. Paragraf 5. Uchyla się uchwałę nr 30 przez 210/18 Rady Gminy Brzyska z dnia 24 stycznia 2018 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Brzyska. Paragraf 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2019 roku. Dziękuję.
Dziękuję panie skarbnik. Czy są jakieś pytania lub uwagi do przedstawionej uchwały? Nie ma to. Przegłosuję uchwałę Rady Gminy Brzyska w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Brzyska. Proszę o przeczytanie nazwy radnych. Pani Cisem Maria. Pan Czerwian. Pan Furman Wiesław. Pani Grzyb Małgorzata. Pan Jurkowski Jerzy. Pan Madejczyk Stanisław. Pan Krzyca Jan. Pan Mabuda Aleksander. Nocek Józef za. Pani Pacana Czech Iwona. Pan Poczewa Adam. Pani Wada Stasia Iwona. Pan Grzybuła Leszek. Pan Grzybowicz Ryszard. Dziękuję. Dziękuję. 14 rady głosowano za podjęcie uchwały. Przechodzimy do tego punktu. Wolne wnioski i dyskusja. Czy ktoś chce zabrać głos? Proszę, proszę, wójcie. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, wpłynęło do mnie pismo w dniu wczorajszym od dwójki rodziców i chciałbym je odczytać. My niżej podpisanie rodzice dzieci mieszkające na terenie gminy Brzyska, będące w potrzebie korzystania z usług niepublicznego żłobka u Michalitek w Jaśle, zwracamy się z prośbą o pokrycie części kosztów związanych z pobytem naszych dzieci w żłobku. W związku z tym, że na terenie gminy Brzyska brak jest żłobka dla dzieci do lat 3, zmuszeni jesteśmy posyłać nasze dzieci do żłobka na terenie miasta Jasła. Uchwałą Rady Miasta Jasła od stycznia 2018 roku miasto dofinansuje tylko dzieci zamieszkałe na terenie miasta kwotą 150 zł miesięcznie za dziecko. Dofinansowanie pobytu naszych dzieci w żłobku pozwoli nam pozostać aktywnymi zawodowo. Prosimy o przychylne ustosunkowanie się do naszej prośby. Odczytałem tą prośbę Wysokiej Radzie, żeby Wysoka Rada przemyślała pewnie na komisji promocji i rozwoju, bo zajmuje się edukacją, tak żeby rozważyć możliwość dotowania pobytu dzieci z terenu naszej gminy w placówkach żłobkowych, których my nie mamy, ewentualnie jakieś rozważenie pomysłu, by tego typu opiekę spróbować zorganizować na terenie naszej gminy. Bo przypomnę, że w ubiegłym roku też była podobna prośba. No i tutaj stanowisko Rady było takie, żeby nie udzielać tej dotacji. Natomiast no tutaj jest to prośba dwóch rodzin i prosiłbym tutaj, przekażę to pismo panu przewodniczącemu, aby trafiło to na obrady właściwej komisji. W celu rozważenia możliwości, czy będziemy w stanie dotować pobyt właśnie dzieci z terenu naszej gminy w placówkach żłobkowych. I będąc przy głosie, chciałbym Radzie i wszystkim Państwu radnym podziękować za przyjęcie jednomyślne tego budżetu, który jest podstawą do działania naszej gminy w tym roku. Myślę, że te zamierzenia, które mamy zapisane w projekcie budżetu, zostaną zrealizowane w 100%, abyśmy także inne środki pozyskali, żeby ten budżet na koniec roku, zwłaszcza po stronie dochodów, był jeszcze większy i żebyśmy zrealizowali te planowane inwestycje, planowane wydatki w tym roku w 100%, a może nawet w 120%, jeżeli by udało się pozyskać dodatkowe środki. Dziękuję. Dziękuję panie Wójcie. Ktoś chciał zabrać jeszcze głos, mogę wnioskować? Proszę. Szanowni Państwo, ja może wrócę jeszcze do tego podziału naszego Funduszu Sołeckiego, co został przez RIO, jakby powiedzieć, zaustarkowany. No po prostu taki był podział, do 5 tysięcy przeznaczyliśmy na zakup sprzętu sportowego dla lokalnego klubu sportowego. No i myśleliśmy, że to jest uzasadnione, po prostu to jest jakby moim zdaniem zadaniem własnym gminie, chociaż fundusz sołecki jest ściśle określony, naprawdę to jest
tak określone, że chociażby my chcieli zrobić oświetlenie jako drogi powiatowej, no to powiedziano nam, że to nie jest zadanie własnej gminy, chociaż użyj mieszkańców gminy. Także naprawdę, nie wiem jak to, ale na drugi raz to trzeba jednak brać radcę prawnego albo co, żeby po prostu, no to takie drogi przeważnie były. No, zeszłego roku daliśmy tam do szkoły, dołożyliśmy tam na kostkę, tośmy po prostu do straży dołożyli, wszystko było ok, a teraz to naprawdę aż nas to zastanawia. Dziękuję. Dziękuję. Proszę, pan wójcie. Ja mam odpowiedzi tylko pana wiceprzewodniczącego. Są to pewne sugestie ze strony Regionalnej Izby Obrachunkowej. Każdy ma swój własny pogląd na to. Ja uważam, że jest to poprawnie. Rada również potwierdziła to, także myślę, że nie ma się za bardzo tym przyjmować. Natomiast na pewno będziemy starali się wszelkie zebrania miejskie z zakresu uchwalenia funduszy sołeckich organizować w ten sposób, aby był jeszcze dodatkowy czas na przeanalizowanie tych wniosków, a w przypadku, gdyby były wątpliwości prawne, to wtedy zwołanie ponownego zebrania miejskiego w terminie do 30 września. Myślę, że jak wtedy żeśmy ustalili, będziemy się trzymać tych harmonogramów. To nie jest powiedziane, że zebrania miejskie muszą być akurat 30 września, mogą być w sierpniu, czy też na samym początku września. Tak, żebyśmy mieli w urzędzie czas na to, żeby przeanalizować i ewentualnie skorygować te wnioski. Fundusz sołecki, szanowni państwo radni, został wymyślony po to, aby mieszkańcy naszych poszczególnych miejscowości mogli przeznaczać te środki na cele, które według nich są szczególnie ważne, bo czasami czy wójtowi, czy sołtysowi, czy radnemu, czy pracownikom te rzeczy mogą umknąć, albo możemy po prostu o nich nie wiedzieć. Więc po to zapraszamy mieszkańców na te zebrania miejskie, żeby oni większością głosów wybierali takie propozycje, które według nich są konieczne. To nie są zbyt duże środki, to jest, ja mówię tak, przyrównuję to do takiego budżetu obywatelskiego. To podział na poszczególne miejscowości, ponieważ w naszej gminie nie miało to miejsca, ale w Polsce były takie gminy, gdzie nie było troski o to, aby każda miejscowość się rozwijała, tylko były wiodące dwie, trzy miejscowości, które zabierały wszystkie środki budżetowe. Natomiast poszczególne mniejsze miejscowości nie miały szczęścia do tego, żeby otrzymywać środki finansowe z budżetu. Nasza gmina przystąpiła do funduszy sołeckich, mimo że nie było takich sytuacji, bo postaramy się sprawiedliwie dzielić te środki i realizować inwestycje w tych wszystkich miejscowościach, gdzie jest to potrzebne i konieczne. Także tu jest taki element za te, no to są niewielkie kwoty, to jest 20-30 tysięcy, więc naprawdę nie zrealizuje się nie wiadomo jakich inwestycji, ale mieszkańcy mogą zadecydować, gdzie chodnik, gdzie altana, gdzie jakiś remont drogi, gdzie wybudować lawę. Zawsze zachęcamy do udziału społeczności naszej w tych zebraniach wiejskich, gdzie jest okazja skrytykować wójta albo radnych, nawet pochwalić, jeżeli coś dobrze robimy, ale przede wszystkim jest możliwość zadecydowania i wzięcia też trochę odpowiedzialności za rozwój, gdzie te poszczególne środki, ja może tak, to nie jest złośliwe, ale zawsze uważam, mówię na poszczególne zebrania, że są to środki na kosmetykę, czyli takie drobne polepszenia i czy też upiększenia poszczególnych miejscowości. To nie są duże środki inwestycyjne i jak tutaj realizujemy różne duże inwestycje, no to sami państwo radni widzicie, że to są już kwoty na setki tysięcy, a nie po prostu na te 20 czy 30 tysięcy. I dobrze by było, żeby jak najwięcej mieszkańców brało udział w tych zebraniach wiejskich, żeby mogli te środki bezpośrednio zadecydować, co w danej miejscowości można z tych środków zrobić. No i przede wszystkim mieszkańcy są bazą pomysłów też i dla nas.
to należałoby robić więcej, co przekracza możliwości Funduszu Sołeckiego, tak żebyśmy mogli te potrzebne inwestycje na poszczególnych miejscowości realizować. Dziękuję. Proszę. Korzystając z okazji, to chciałem, że jestem już zebrany w mieście, chciałem zwrócić uwagę Szanownej Rady na problem i konieczność zmiany chciałem zwrócić Szanownej Rady uwagę na konieczność zmian, wprowadzenia zmian statutów, statutu Rady Gminy i statutów Sołec. To zostały niedawno wprowadzone zmiany do statutu gminy, ale to związane z kamerami itp. Natomiast problem statutów Sołec jest dość istotny. Raz ze względu na to, o czym wójt wspominał, że tam wymogi frekwencyjne co do ważności zebrania miejskiego to są takie wzięte trochę z kapelusza i ustalone gdzieś koło 20 lat temu. Więc jak byłem pierwszy raz w Radzie Gminy, na początku tośmy tak wzięli, ale to nie mając doświadczeń, takie liczby i w tej chwili na przykład Podawa, która ma 340 mieszkańców, wymóg ważności zebrania to jest 20 osób. W praktyce był nie do zrealizowania, bo pół godziny, a drugi termin 15, ale nie zawsze można drugi termin wprowadzić przecież, tak powiem, bo nie zawsze to można, powoduje to ważność zebrania. A Brzyska, która liczy 2200 mieszkańców, wymóg frekwencyjny 40 osób. Mieszkańców, to jest życzenie. Brzyska ma 8 razy więcej mieszkańców, a dwa razy więcej przy wymówach, niestety to jest problem z frekwencją. Jest to zastanowienie się, czy podniesienie tych progów uaktywni mieszkańców, no niekoniecznie, ale na to jest propozycja, chciałbym zwrócić uwagę. Natomiast nie jest to może jeszcze najistotniejsze, ale bardziej istotne jest to, że zbliżające się zebrania miejskie, bo będą wybory sołeckie, niebawem, a w statutach Sołec mamy wszędzie kadencja Rady Sołeckiej i sołtysa trwa 4 lata. Ja nie wiem, na ile to w ogóle prawnie będzie możliwa zmiana, jeszcze żeby zdążyć ze zmianą, bo jest pewna dysproporcja. Co prawda długość kadencji określa Rada. Może to być rok, dwa, trzy, pięć. Natomiast jeżeli nie zdążymy zmienić w statucie tego zapisu, to wybierzemy sołtysów za chwilę, za miesiąc, na 4 lata i wtedy zmiana Rady już nie może dotyczyć tej kadencji, no bo prawo nie działa wstecz. Jeżeli tej zasady będziemy przestrzegać, to wszyscy się będą wybrani na 4 lata. Znaczy tak, no, myśmy rozmawiali na ten temat. Co prawda nie ma jakiegoś takiego sztywnego przepisu, żeby kadencja sołtysów była powiązana z kadencją Rady, bo są też gminy, gdzie sołtysów się raz na 2 lata. To jest decyzja Rady. Myślę, że no, w lutym i tak będzie pewnie sesja Rady Gminy, więc spróbujemy wcześniej pewnie na komisjach zastanowić się na ten temat, na temat wydłużenia kadencji też sołtysów, albo zostawienia i tak jak jest. Te 4 lata, no, to też będzie, musimy mieć na uwadze, że kadencja sołtysów zbliża się ku końcowi i w miesiącu marcu już będą wybory sołtysów na terenie naszej gminy. No ale to jest bardzo słuszna uwaga, więc na pewno też będziemy musieli zweryfikować te poszczególne zapisy, bo statuty poszczególnych sołectw one są uchwalane raz na parę lat. Natomiast no, tutaj tematy frekwencyjne, no, w każdej, no jest parę miejscowości, gdzie nie ma problemu z frekwencją. Natomiast no, tak się dziwnie składa, że Głodawa jest na tyle szczęśliwa, że tam zawsze jest i Brzyska. I to też trzeba powiedzieć, że w Brzyskach no, jest ten próg frekwencyjny 40 osób i to chyba tylko przy wyborach sołtysa się zdarza, żeby ten próg był przekraczany. No, to też jest, Szanowni Państwo, nasza rola, żeby zachęcać mieszkańców do udziału w tych zebraniach wiejskich, bo tutaj z reguły jest tak, że jak jest jakiś problem, to dany przysiłek przychodzi w 100%, realizuje się, rozwiązuje się ten problem i już.
już żadnego przysiłka nikogo nie ma. I to tak można sobie nieraz zobaczyć, jeżeli coś potrzeba, to nawet wszystkich gór i jedynek potrafi przyjść 20 osób, ale jak już jest temat rozwiązany, to wtedy nominalnie ja i pewnie radny. No tak to jest. Tak to jest. No, na pewno staramy się ogłaszać we wszelkich możliwych tutaj mediach społecznościowych, żeby wziąć i poinformować, kiedy jest to zebranie. Staramy się te zebrania wiejskie organizować w dni wolne od pracy, w soboty, w niedzielę. Czasem, mówiąc szczerze, na zebraniu we czwartek w danej miejscowości jest więcej niż na zebraniu w niedzielę o 16 w Brzyskach, Pomszy popołudniowej. No tak się składa. To już jest, szanowni państwo, nasza rola, abyśmy zachęcali mieszkańców do tego, żeby przyszli i tą godzinę czy półtorej godziny poświęcili na to, żeby porozmawiać o sprawach wsi, o sprawach gminy. Staramy się, żeby ta atmosfera nie była jakaś tam sztywna i formalna. Rozmawiamy na różne tematy i no tylko, że tu jest kwestia dzisiejszego świata i tego postępu cywilizacyjnego, że wszyscy są zabiegani, cierpią na brak czasu i gdyby może zebrania wiejskie były transmitowane, tak jak sesje Rady Gminy, to może byłby jakiś tam oddźwięk większy. Może kiedyś w przyszłości tak będzie, że będą po prostu wszyscy spotkają się na Skype'ie czy na Messengerze i będą zabierać głos i w ten sposób decydować. Natomiast tutaj uwaga o OSA tutaj jest słuszna i sprawdzimy to, ile dni w dzienniku województwa podkarpackiego musi być ogłoszony ten przepis, tak żeby zobaczyć, jak to jest możliwe, czy będziemy zmieniać tą długość kadencji, czy też nie. No. Także to tutaj się zobowiązuje do tego, aby pana sekretarza zobligować do tego, aby przygotował te możliwości zmian do statutów, przeanalizował i coś zaproponował poszczególnym komisjom rady. Dziękuję. Wolny wniosek, żeby oddać głos jeszcze. Proszę. Ja bym się chciał zapytać do przykład sprawy tego dźwignika. Kto ten ciągnik na przykład wymyślił? Nie, kto ten ciągnik? Ten ciągnik, na przykład jaki on ma podnośnik silny? Trzeba Już sekundę. Szanowni państwo radni, tak, mamy zabezpieczone środki w budżecie. Państwo żeście uchwalili przed chwileczką 70 tysięcy na zakup używanego, no bo za te pieniądze będzie używany traktor, który jest nam potrzebny do modernizacji naszego parku maszynowego. To jest tylko poglądowe, bo to nie jest powiedziane, że my musimy akurat wziąć, kupić taki czy inny traktor. Staraliśmy się zorientować wcześniej, co można za tego typu środki po prostu kupić. Jakie marki, jakie wiekowe, więc szukaliśmy po prostu oferty w internecie. To nie jest akurat powiedziane, że to akurat jest do zakupu. To jest tylko do poglądu, no bo ktoś mógłby mieć takie lub inne wymagania, natomiast wiemy, że za te 70 tysięcy złotych, które w tym momencie dysponujemy, no raczej nowego się nie kupi. Natomiast no, będziemy musieli poszukać jakiegoś używanego. Na pewno będę się chciał też skonsultować, czy z państwem radnymi, czy z operatorami naszego sprzętu, no bo oni jeżdżą tymi traktorami i wiedzą, no, jaka jest różnica między załóżmy Promarem a Ursusem. Także to jest tylko materiał poglądowy. To nie jest to, że my akurat to tak już w tym momencie kupujemy, tylko żeby się po prostu zorientować, na co nas stać, bo to jest chyba akurat propozycja, nie wiem, gdzieś 20-letniego Ursusa. Gdybyśmy znaleźli 10-letniego, to
że nikt by się to nie powiedział. Są 10-letnie. No to dobrze, że są, to się cieszę. Mamy w tym momencie jesteśmy już szczęśliwi. Mówię, najważniejsza jest kwota, bo i do tej kwoty musimy się dostosować, żeby znaleźć sprzęt, który po pierwsze będzie dobry w serwisie, żeby nasz serwis po prostu, czy na koszty części nie zjadł, to jest jedna kwestia, i żeby się sprawdzał na naszym terenie. No jedyne takie uwarunkowania, no to jest to, żeby miał około 120 koni mechanicznych i żeby miał dwa napędy, no bo w naszym trudnym terenie, no to raczej takie słabsze ciągniki, no widzimy, teraz w tym roku zima nam trochę dokuczyła i z tymi ciężkimi piaskarkami i pługiem, cały ten zestaw, no Ursus sobie radzi, natomiast no Broma, no miał parę awarii, więc chcielibyśmy mieć jeszcze dodatkowy ciągnik, który też z takim zestawem mógłby jechać teren. Także mówię, no tutaj to jest tylko materiał poglądowy. Natomiast jeżeli, wiecie, no musimy poszukać okazji, ale okazji takiej, żeby to było później dobre i funkcjonalne. Dziękuję panie wójcie. Panie wnioskach jeszcze ktoś chciał zabrać głos? Proszę. Sprzęt techniczny się cieszy zainteresowaniem, bo chciałem przy okazji podziękować za tą dotację na OSP Podawa. Jeżeli się uda szczęśliwie sfinalizować ten zakup nowego auta, to pozostanie nam Jelcz. Jelcz z dużym zbiornikiem i być może można się zastanowić, czy go sprzedawać. Uzyskamy jakieś grosze tego za to, czy go wykorzystać u naukę gminy. Zgodnie z tych lat na napisy OSP. Kolor może zostać i mógłby na przykład wywozić niektóre szampań odciążyć Andrzeja. Można go przystosować do takiego przewozu, bo to jest wszystko teraz związane z ochroną środowiska, także nie wiem, czy to dopuścili, by nawet takie zbiorniki mogły. Nie ma takiej możliwości. Przede wszystkim musi mieć pompę dodatkową, bo w przypadku przekazania dla innej jednostki OSP, tam gdzie sprzęt jest marnej jakości, a mogliby to wykorzystać, nie wiem jak to wyglądało, bo po prostu nie orientuję się. Wiem, że mają stara bodajże, tak? Stara. Powiem szczerze, że... Ja wiem, stara, weź się jeżdża. Nie, ja nie wiem, jeszcze to żeby teraz nie zbanować. To powiem tak. Na pewno byłaby to bardzo ciekawa dyskusja na zarządzie gminnym OSP. I podejrzewam, że na tego Jelcza to tak byśmy chyba chętnych zbyt wielu nie znaleźli. No, jest to samochód wysłużony, szanowni państwo. I na teren Lipnicki na przykład, jeżeli by chodziło. Jeżeli ja uważam, że kogoś wybuduję, to nie jest samochód przystosowany po górach. I na przykład my dysponujemy tym Żukiem też 36, 30, prawie 4-letni. No jeszcze sobie daje radę, nabijemy wszystkimi sposobami łańcuchy, no w razie tego. No, ale potrzebujemy auto lekkie, ewentualnie średnie, ze zbiornikiem do udziału. Akurat jeszcze na nasze tereny Lipnickie się w ogóle nie nadaje. To jest w ogóle jeszcze złotym, jest bardzo dobrze, że jest złotym, tam szybkie natarcie ma, ale to jest samochód też już przeżytek i ale już się nie nadaje. To większe koszty utrzymania. Większe koszty utrzymania niż to jedynie tutaj panu radnemu proponowałbym wystawić tak jak z ujazdu na ten jakiś korekcjoner jedynie. Na przetarg i sprzedać, bo faktycznie to już jest auto wysłużony, nie jest jak. No zobaczymy. Na razie trzeba kupić samochód dla OSP Podawa. Także życzę wam owocnego zakupu i dobrego, trafnego zakupu, tak żeby on służył. Natomiast no, później przyszłość pokaże. Na pewno próbujemy, zobaczymy. Przeanalizujemy tą sytuację co do tego Jelcza i w najgorszym wypadku wystawi się po prostu na sprzedaż.
tak jak tylko żurka z wyjazdu, więc będziemy widzieć po prostu. Przyszłość pokaże, nie wiem czy tam. No, teraz już myślę, że OSP podała będzie mogła zacząć działać i konkretyzować plan zakupu. Dziękuję. Tematy jeszcze w ogóle wnioskach wyczerpały się, także dziękuję za uwagę.